Cześć, witajcie serdecznie, bardzo Was witam. Tutaj Paulina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać projekt przygotowany z tej kolekcji papierów. Jest ten Days Lemoncraft. I to, co jest bardzo istotne, to jest projekt nawet nie inspirowany, ale chciałam wykonać taki projekt, który widziałam na live'ie sklepu Zielone Koty. Gościem wtedy była Ewa Argalska i robiła ślubny Exploding Box. I ja miałam też takie zapotrzebowanie na ślubny Exploding Box. I szczerze mówiąc, chciałam iść trochę na skróty i mieć gotowca, żeby się nie zastanawiać długo nad kompozycją, nad tym, jakie materiały, jakie papiery, co jak dopasować, ponieważ ta część tworzenia zajmuje mi sporo czasu, a obecnie mam go mało. Także to jest taka troszkę, mówię, droga na skróty, a Exploding Box był piękny, bo jeszcze kolejne miałam ochotę na wypróbowanie tej kolekcji papierów, bo jej nie widziałam wcześniej. Jest bardzo ładna, to mogę powiedzieć. Na pewno zrobię jeszcze jeden box z tych papierów. Kupiłam sobie też dodatki. Bardzo fajnie je tu wykorzystałam. Nimi ozdobiłam ścianki tego boxa. Pozmieniałam oczywiście troszkę, oczywiście, miał być taki samy. Pozmieniałam trochę elementy, które tam były w środku, a niektóre. No i mam inne dodatki kwiatowe, bo nie miałam takich kwiatów. To już tak nie szłam w tak identyczną kopię. Wykorzystałam to, co mam. Dobra, odkładam papiery na bok, pokazuję Wam projekt. To jest box. Exploding Box, wielkości 10 na 10 cm. Tu mamy wieczko. Wieczko jest ozdobione. Tutaj mamy diwersję papierów. Serwetka z Lady E bądź I, czytając angielski design. Dobrze mówię? Chyba tak. I elementy, które tutaj mam, ten element, no w sumie ten i ten, są z dodatków do tej kolekcji, z bloczka dodatków, a i tutaj kwiatuchy papierowe wycięte. To mamy z papierów. Kwiat i kwiaty, które są w środku, są z primy. I tutaj dodatki metalowe, dodatki, które miałam, i wstążeczka taka gnieciuszek, ale nie te old fashion ribbon, tylko takie delikatne gnieciuszki. No, one mi się bardziej mi pasują do takich kompozycji, są bardziej delikatne i plastyczne nawet. Sznureczek, listeczki powycinane już też z jakichś resztek papierów wykrojnikiem, koroneczka i kuleczki. Ostatnio bardzo mi się podoba, jak dodaję takie malutkie kuleczki, mikrokulki dokładnie. Tu są złote, jeszcze mniejsze. I napis w dniu ślubu. Mamy wieczko, boki Wam pokażę. Delikatna, tu jest wykorzystana taka beżowa koronka, już niczym tu nie kombinowane, nie ozdobione. O, może trochę widzicie jaśniejsze w tym, na ekranie, jak oglądacie ten box, bo jest światło takie jasne, no ale nie mam innego. Ja jeszcze na spodzie boxa, o, Wam pokażę, wykorzystałam fragment też z kolekcji i nawet chyba z okładki. I stempelek z lemoniadę, lemonite, lemoniad, lemoniady. Jedyne, wyjątkowe, niepowtarzalne, wykonane ręcznie. Dobra. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje wieczko. Śliczne są te kwiaty z primy. Powiem Wam, że tak wisiały u mnie w pudełeczku. No, wisiały i dopiero jakoś zauważyłam ich urodę, albo zaprezentowały się wtedy, kiedy no zagrały w projekcie. Bo tak wisząc, to jakoś nie mówiły do mnie, a tutaj mi bardzo spasowały. Dobra, otwieram. I tu mamy wnętrze. I teraz tak. To, co dla mnie było nowego, to na tym live'ie Ewa w ogóle zrobiła taki układ boxa, jeszcze inny niż ja. I postanowiłam zrobić tak dla próby. Może wiele z Was tak robi, ale jeżeli tu mamy środek, to ścianki są zwrócone do środka. Ja wiem, że są różne podejścia
do komponowania exploding boxów, ozdabiania. Takie, że można go oglądać z, prawda, z każdej strony. Albo takie, że jest tutaj środek, jest jakiś przód, front. I wszystkie ścianki są dopasowane do... No, ogląda się jakby z jednej strony tego boksa. Można z wielu, ale wtedy jest do góry nogami. Natomiast ja jak robiłam, robiłam i tak, na dwa sposoby, ale ścianki robiłam, ozdabiałam na zewnątrz. A tam dla mnie nowością, bo są do środka, ja postanowiłam tak zrobić. No i też tak można. Dobra, środek tego boksa. Ja mam inny niż prowadząca, no, niż Ewa Argalska. Mam tekturkę tutaj z parą młodych. Na, no tutaj spod papiery docięte, jeden jest podniesiony leciutko, potraktowany jest radełkiem, także boki tutaj są delikatnie uniesione. No, serwetka. Niczym już nie ruszałam tej tekturki. Ona jest taka sotte, że tak powiem. I kwiatuchy dodam jeszcze białe, takie róże. I tu gdzieniegdzie mamy te dodane, widzicie, mikrokulki i serweteczka delikatnie. Zastanawiałam się zdobić, nie zdobić, ale pomyślałam sobie, kurczę, dodam jeszcze coś. Też nie chciałam przesadzić. Bardzo łatwo jest przesadzić, jak się tak dodaje i dodaje, mnie przynajmniej, do kompozycji. Tu mamy ścianki już zdobione elementami z tych dodatków powycinanymi. Widzicie? Tak trochę poruszam, bo może wtedy kolory są bardziej realne. Koroneczka, troszkę papieru z kolekcji wytarganego i tutaj mam napisy. Nie ma tu miejsca na życzenia takie osobne, nie ma tu miejsca na upominek pieniężny. Tak miało być, tak było na tym live'ie. Spodobało mi się to. To jest też ode mnie, oj, przepraszam, ode mnie taki boks z życzeniami w tej formie, z napisami, krótko i treściwy przekaz. I żyli długo i szczęśliwie, i niech tak będzie. Kwiatuchy z Primy, trochę sizalu. Tutaj mamy serce wycięte z tych dodatków, na zawsze razem. I to są kwiatuszki, materiałowe kwiatuszki. Spójrzcie, z Akcjona. Akcjona, Akszona. No tu mam je na... Tu mam je na... Jeszcze nawet na tekturce. Wykorzystałam te z perełkami, a zostały te takie błyszczące z cyklinkami. Czy z cyrkoniami. Aha. Okay, kolejna ścianka. Takie taks też z kolekcji. Młodej parze, kolejny kwiat, róża z dodatków i tutaj złote i białe mikrokulki i sizal, tak się to przewija. I tak samo, bo każda jakby taka baza jest ta sama tych boków, czyli jest dwie warstwy papieru, jeden podniesiony i tu kolejny fragment taki targany w kolorze miętowym. Tag, czyli jakiś element tej kolekcji, wycięty, kwiat, napis i ostatnia ścianka, mamy wspólny czas, to koroneczka, tutaj jest takie serce, ono, no w sumie pozasłaniałam je, ale ono jest takie beżowe serducho, kompozycja kwiatowa, tutaj biały kwiatek. No i wracamy, jeżeli długo i szczęśliwie i tak sobie to, te kwiatki podobierałam, że tu po bokach mam materiałowe, są dwa serca. No moja idea jest taka, że ten most tak łączy te dwa serca. To moja, nie wiem czy to ktoś zobaczy, ale ja robiąc ten boks tak sobie pomyślałam, że tak ustawię ten mostek, żeby tak, takie było połączenie, no takie symboliczne łączenie dwóch osób, dwóch serc. A tutaj mam te kwiaty z Primy. Kolorystyka mi spasowała, pasuje, więc je wykorzystałam. Tak się prezentuje boks. Ja mam nadzieję, że Państwo młodzi będą, tak jak tutaj, dużo czasu wspólnie spędzali, na zawsze razem, żyli długo i szczęśliwie. No i w dniu ślubu będą młodą parą. Nie wiem, ile jest się młodą parą, czy tylko na weselu, ślubie, czy nie wiem, przez rok może.
No nie wiem, dajcie znać, jak długo, czy wiecie, jak długo się z młodą parą teraz, tak się zastanawiam. Okej, dobra, to ja Wam dziękuję. Jestem zadowolona, że dokończyłam ten projekt. To jest przy małym dziecku, dla mnie to jest nie lada wyzwanie. Także sprostałam, cieszę się. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na jakiś kolejny projekt. No może nie będzie tak szybko, bo to teraz nie jest takie oczywiste. Ale dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa.